Osoby kochające aktywność fizyczną doskonale wiedzą o tym, że ruch na świeżym powietrzu jest wskazany w każdych, nawet najbardziej niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Tę ideę można realizować m.in. za sprawą Fundacji Bezmiar, która w rozpoczętym 2023 roku kontynuuje sprawdzony przez siebie program Zdrowa Alternatywa. W ramach projektu wszyscy chętni spotykają się 2 razy w tygodniu i uczestniczą w zajęciach Nordic Walking oraz ćwiczeniach połączonych z tak zwanym Power Walk, czyli mówiąc po polsku dynamicznym marszem. W niedzielę w godzinach 9-11 uczestnicy wyruszają na spacer Nordic Walking połączony z ćwiczeniami doskonalącymi technikę. W środę od godziny 17 na Puławskich Błoniach dla wszystkich miłośników aktywności fizycznej prowadzone są ćwiczenia ogólnorozwojowe. Oprócz ćwiczeń na uczestników czekają także spotkania z ciekawymi gośćmi dotyczące tematyki uzależnień oraz roli aktywności fizycznej w ich życiu. Projekt jest współfinansowany z budżetu miasta Puławy i będzie realizowany do końca marca bieżącego roku. Go GSM. Skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych. Naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM, ulica Generała Fieldorfa Nila 2, Galeria Nowa. Oraz Premium Mobile, Galeria Zielona, na parterze obok ruchomych schodów.